dziś zaprezentuję wam cztery mega darmowe free-to-play postacie. Do no najbardziej je można użyć w Universe 7. Oczywiście można je użyć też w innych kategoriach. Innych, jakby zobaczcie, na przykład na Mastery Rosiego, który jest tutaj naprawdę kozacki, można go używać w wielu innych kategoriach, teamach. No następne inne postacie, no to akurat no zobaczmy, nie ma za dużo kategorii. Zresztą no ciężko gdzieś indziej go używać. Ten tym bardziej. Ale mają swoją dużą użyteczność w drużynie. Representative of Universe 7. Czyli tak naprawdę, jeżeli wylosowaliście Goku i albo Vegeta, Vegeta i Wolf na nowym banerze, to możecie zrobić sobie drużynę z jednej postaci, czterech darmowych i jeszcze z jednego dodatku. Ja, żeby pokazać wam, czy one się linkują, jak one wychodzą, jak atakują, dałem zarówno mojego Goku, jak i Vegeta na zwykłe postacie. Zaczniemy i w e, cały czas, jakby, jak będziemy walczyć, będę wam e, opisywał te postacie, co która robi i czemu tak dałem Hidden potencjał, co tam polecam na nich składać. Po prostu zobaczymy, to, czego są zdolne, bo ja sam aż ich jeszcze tak nie przetestowałem. Więc na początku mamy e, Goku i czekajcie, Goku i Vegeta razem. Tak, z jednej strony fajnie by było, żebym pokazał. Master Roshi będzie w następnej. <laughs> Chcę również pokazać, ile ta postać jako support da. Bo zobaczcie, ten gościu generalnie to jest Supreme Damage i siluje atak i obniża atak D. Czyli bardzo fajnie. Na sbr świetna opcja, bo seal. Na cięższe eventy już nie można silować, więc niekoniecznie, troszeczkę obniży atak def, to też jest nieraz pożyteczne, no ale okej, okay. liderów skillów nie będę opisywał, bo nie są aż tak użyteczne. Więc Supreme Damage, więc dużo nie zrobi, ale może obniżyć atak, eee, czekajcie, eee, dobrze. Tutaj mamy atak def od razu 70% i każdy dodatkowo 20% atak def z każdym otrzymanym atakiem aż do 70%, czyli czym więcej otrzymamy ataków, to tym więcej on potem miał de będzie defa i ataku aż do 70% dodatkowych procent, co jest dobre. I, I ostatnia najważniejsza rzecz. Representative of Universe 7 kategorii sojusznicy alliance K plus 3. Atak D40%. Mega mega dużo. Jeden z najlepszych supportów i w tej drużynie to mega dobrze pasuje. Spróbujmy zrobić super atak na maksymalnym ki na Goku. Chcę po prostu to pokazać, jaka będzie różnica z damage'a z supportem i bez supporta. Chociaż on też, jak się pojawi, on też jest supportem dla. Hmm. Tour less więc ten Goku też zaatakuje znowu tyle samo. No ale dobra, niech będzie, że coś takiego od tego zaczniemy. Prawdopodobnie ataku tego gościa na Tiena i Mastera nie zobaczymy. No i niestety już wszedł Ultimate za 4 miliony na jednym ki, czyli tak, Goku UI, Ult 4 miliony. No i okej. Okay. O, Vegeta też 4 miliony. Z Roshi. z roś. także fajnie. O, i Roś jego też z... nie zobaczymy. Aj, ten dodatkowy plus 2 i 6 normal, bo sam jestem ciekaw, jak to się przekłada na obrażenia Jeszcze y, nie aż tak nie patrzyłem, ale support, taki support, który. A i też pamiętajcie, że tu jest mega ważna defensywa. Y, nie mogę przesuwać, więc dobra, zobaczymy to, co jest. Damy. Ten, i po kolei, czyli A, i czy, co ja dałem temu za hidden potencjał? Ja mu dałem Critic Damage 20 i Additional 5, tak? 6. Ponieważ Additional jego mi nie jest potrzebny, jak wysiluję, no to już drugi raz missil nie jest potrzebny. Obniżenie atak def nie jest duże. Yy, tu nie robi nic specjalnego na super ataku, więc Critical po prostu, by mieć więcej damage'a. Jeżeli nie będziecie uważali go, żeby był tylko defensywny, to możecie dać uniki, ale mi szkoda, bo on i tak robi obrażenia, to żeby robił z criticala. Następna postać, która tutaj jest dla mnie, yy, która tutaj dla mnie ma... Yy, czekaj, 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 czekaj... czekaj. Jest dobrze? Jest dobrze. A i co prawda, ten tag yy, dużo sobie nastakuje atak defa po otrzymaniu ataku ponieważ to jest liczone oddzielnie teraz y, krillin i android 18 oni zwiększają sobie na stałe i to wysoko atak to jest aż zwiększenie o 50% ataku czyli tak na przykład jak kaioken STR, god y, y, goku który też jest świetną opcją czyli każdy kolejny super atak będzie dużo zwiększał im atak co prawda tylko atak nie defensywę Zmienia orby na INT na początku tury ze fizycznych, więc fajnie, bo będzie or, będą orby. Robi dodatkowy super atak za 5 lub więcej Intorbów, jeżeli je zmienia, to i pewnie nie jest problemem złapać 5 int orbów, no ale nigdy nie wiadomo, i ma atak D 30% za każdy zrobiony atak aż do 180%. I przez to, że czym więcej zrobimy ataków i każdy nasz super atak zwiększa atak, to ja poszedłem w combo atak zamiast critical alchitów. Czyli te kalkity byłyby lepsze do ataku, żeby były znaczy większe obrażenia. Ale Additional w tym wypadku jest lepszy, bo każdy kolejny będzie więcej zadawał. I tak jak na przykład ten event byśmy długo grali, to by było świetną opcją. Nie mogę przestawić, więc dobra, to niech będzie coś takiego. Goku to jest Friend, tamten był mój normalny. Yy... Niech on zrobi sobie ten super atak. Może zrobi, może nie zrobi. Kolejna postać Goku UI, którego nie możemy używać na ten moment z innymi Goku Ultra Instinct Signy, czyli z Lrcom, czyli INT goku Eza, ale generalnie jest świetną opcją. Zwiększa sobie atak DEF o 20% na stałe na każdym super ataku. Zwiększenie DEFA jest mega dużym plusem. Co on jeszcze robi? Universe Survival Saga. Universe Survival Saga, nie Uni7, tylko Universe Survival Saga, czyli też możemy go w trochę większą ilość drużyn wrzucić, bo to jest obszerniejsza kategoria niż Uni7. Ki plus 3, atak def 30%, dobry support. No są lepsi, ale to jest duży, no jest okej, okay, dobry, po prostu support. Sam w sobie ma atak def 120 i wysoką szansę na unik. Także spoko sprawa, ja go zbudowałem E, troszeczkę więcej na combo, atak czy combo, czy critical, critical by nam dał trochę więcej obrażeń. combo da nam troszeczkę e, szybsze stakowanie, atak def. E, także dlatego też to wybrałem. Zarówno to, i to jest dobrą opcją. Ale wydaje mi się, że no, trochę lepszy. Ale oberwał, dobra, 650 tysięcy. Zobaczcie, to są bardzo niskie obrażenia. Na... No, bardzo niskie. Ale jest to pierwszy super atak. Zobaczymy, czy będzie dodatkowy. Nie ma dodatkowego. Teraz Goku, tam niech sobie czaruje swoją magię. A mi zostało do opisania ostat... ostatnią jeszcze postać, czyli master Rush jego LRK. Ale pierwsze, zobaczmy to 1,7 miliona Goku UI. Dobry damage, tym bardziej, że on robi uniki. Teraz. Aj, nie możemy przesunąć. I nie mam jak usunąć tej możliwości. Ajajaj, aj, aj, niedobrze. Czemu niedobrze? Bo chciałem zobaczyć, ile Vegeta zaatakuje. Wtedy byśmy. Może się uda zobaczyć, ile wegeta zaatakuje, bo jak działa Master Roshi? Master Roshi działa tak, że na Ultimate Ataku zwiększa atak o 628 i siluje atak. Na zwykłym ataku zwiększa atak, tam chyba o 100 czy 80% i ma dużą szansę na stun, ale generalnie chcemy, ta chcemy tego Ultimate, bo zobaczcie, ile aż to zwiększa atak i dlatego ja, i on dodatkowo ma 30% na unik, Tarless Skull, czyli większość Goku. Prawie wszystkie Goku, albo wszystkie Goku, wszyscy Goku mają, y, są w tej, w tej kategorii. Ma dodatkowe KI, a tak w 40%, czyli Goku i z nim połączeniu to, to jest jak, jak normalny support. No i jak mamy mniej niż 50% zdrowia na początku tury, jeżeli jest dwóch lub więcej Tarless School kategorii sojuszników, to możemy się odrodzić, kiedy dostaniemy KO, także to jest mega mocne i Active skill, szczerze mówiąc, nigdy jeszcze nie użyłem, czyli jak otrzymamy 7 ataków lub więcej yy, i mamy kogoś jeszcze z tego, z tej kategorii atakującego, to zwiększamy, to robimy po prostu jakieś duże damage i ki plus 7 dla wszystkich sojuszników, także mega dużo. Ja na nim poszedłem w additional, ponieważ na LR-kach krytykal jest lepszy, bo ten ultimate, z, no jakby dodatkowy atak na LR-kach to jest super atak ale ze względu na to, że on zwiększa aż tak dużo ataku to nawet ten super atak później będzie jako dodatkowy dobrą opcją i tu się zastanawiam, bo tu zrobię ultimate pokazałbym wam prawdziwe obrażenia tego ale chciałbym pokazać wam ile zrobi in Vegeta teraz, także spasujemy niech on zrobi One, dwa... Kurczę, nie kliknąłem to co chciałem aj, aj, aj. źle będzie Chciałem, żeby on miał ultimate'a, ale tak na styk. Tak jak wtedy, dobra, zobaczymy. Czyli 1-3 miliona na super ataku. A mówię, na nim nie chcemy nigdy super ataku. Super atak jak na nim, znaczy, ma wysoką szansę na stun. Kolejny atak już troszeczkę więcej. Czyli no nawet po tym super ataku dodatkowy bije więcej. Goku i 4-4 miliony, tak jak mówiłem, w tym momencie nadal ma 40% support. Wcześniej. W, yy, podobnym też po, też wcześniej robił 4 miliony, teraz ponad, bo trochę więcej też tyki złapał. No i niestety mi się troszeczkę plan popsuł, bo nie pokażę wam ile aż ile dają ci suporci Obrażeń. E, o co tu chodzi? Co on sobie na sobie czy on się zamieni, czy o co, co tu chodzi? A nie możemy zrobić nawet super ataków w tej turze, ciekawy ewentzik. Także nie będzie coś takiego. Się troszeczkę wyleczymy. No, mógłbym zrobić teraz. Ult active. Nie, nie będę aktywował. Jakbym puścił, jak ty się nazywasz? No, zawsze to wiecie. Dwa już dodatkowe ataki, więc yy, będą. Jak będziemy później robili, to będzie ona miała większe obrażenia. Dobra, po tym. Active Skilla mogłbym puścić i by było z głowy, ale zobaczmy. Dobra, w tym momencie e, może pokażę już normalną moc tego Master Rushiego, bo będzie ciężko pokazać ile on jako support daje innym super postaciom. Będzie ciężko, a zobaczmy ile on jest w stanie zrobić. Nie pokazałem też jego defensywy, do tego będziemy musieli dojść, ale jak widać ładnie, jeszcze ma uniki i robi 4,3 miliona. Znaczy, jeszcze tam był support, tam Goku na ostatniej pozycji co widzieliście, to jest jako support, ale 4 i 3 miliony i uniki, i jest supportem dla innych. Kosmos postać, free to play postać. No, może ciężko ją. Nie, no nie jest ciężko. No, trzeba po prostu grać, żeby ją zrobić. Tu jakiś unik? Niekoniecznie. Duże obrażenia, tylko Ober. On już 2 miliony, co prawda, z supportem od Master Rushiego, ale zawsze tak jak mówiłem, jego każdy kolejny atak będzie więcej robił. My się musimy troszeczkę wyleczyć. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Yy, chociaż nie musiałem się leczyć, bo mógłbym z Rewaiiwa tutaj chyba skorzystać. Nie jestem pe chyba tak, bo się świeci, czy nie, to serduszko. Nie wiem. Yy, defensywy, jak widać, oni już sobie troszeczkę nastakowali. Nie wiem ile dokładnie, ale już trochę mają. E, tak wygląda reszta. No i niech oni zaatakują ponownie. Zobaczymy do czego teraz będą zdolni. 1-8. Także trochę im zajmuje nastakowanie porządnych obrażeń, więc zdecydowanie te, tej postaci nie polecam. Piory te, piory te tować wy... Krze, używać jej. Według mnie Krillin i Androidka są trochę za słabi. No, tym tankować tutaj to trochę przypał. także muszę to trochę przemyśleć. Hmm, Roshi nie zrobi tu. Właśnie to jest nieraz to, że czasem zabraknie, żeby Roshi gdzieś zrobił ten ultimate. Ale on też będzie w normalnych drużynach. No, czy można go w głównej rotacji z Goku ustawić? To też jest dobra sprawa. E, dobra. Także Androidka, Krillin raczej nie są według mnie najlepszym wyborem do głównej drużyny i najfajniejszą sprawą, ale są do OK. E, jednak no, ich bym najszybciej zmieniał, bo im dużo zajmuje wystakowanie się. no Może na dłuższy event jak na ten, to się oni ich opłaca użyć, ale na co dzień raczej nie. Tu widzimy 3 miliony, także bardzo solidne obrażenia, tak jak LR-ki, y, które dropimy. I zobaczcie, to był dodatkowy atak zwykły. 1,7 miliona hita zrobiliśmy. Hit, zwykły atak, nie super atak. No niestety, cały czas nam nie wchodzi dodatkowy super atak, więc nie jesteśmy w stanie zobaczyć, jakie to są obrażenia. Może pokażę wam tego, bo chyba nie widzieliśmy, ile on zrobił. I po tym myślę, że zakończymy, że już wszystkich chyba widzieliśmy, kto ile zrobił. Także. Oni, o jeszcze sobie zwiększyli atak, 2 miliony po dwóch otrzymanych, czyli tam 40, no może jeszcze wcześniej otrzymaliśmy. Eee, także, no na początku walki nie robią 2 milionów, tylko bardziej milion trzysta, milion coś, ale to jest support. Także support, który bardzo fajnie, szybko może się nastakować i robić solidne obrażenia. Tu Goku, Ui, który też troszeczkę bije, robi uniki, też jest supportem, no i oni, tak jak mówię, trochę im zajmuje nastakowanie się. Ale czasem warto używać, także tak wyglądało, hidden potencjał wszystkich postaci, opisałem, pokazałem jak wyglądają, myślę, że jest to naprawdę super sprawa, że można zrobić mega dobrą drużynę, z samych tych postaci, które są tutaj dostępne. Eee, dobra, mm, to nie będzie ultimate. Brakuje jeden do Ultimate'a. chyba, że zrobię zwykły super atak, wcześniej, no super atak wystarczy. Wcześniej... O nie. To będzie dokan. Nie, nie będzie. Wcześniej 2 i 6 z... Nie, to nie będzie. To będzie złe. 2 i 4 teraz ma. Master Rochnick też nie jest dla niego supportem. Źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. No ale dobra, to tyle z przedstawienia, także bardzo fajnie. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że support Master Roshi, czy Goku, czy ktokolwiek, dodaje takiej postaci 200-300 tysięcy obrażeń na jednym super ataku więcej. Zrobimy jeszcze tylko jeden. U jejku, z tymi wszystkimi supportami. O, to, będzie, to, to będą ładne obrażenia, może mało linków. Taka defensywnie wygląda, także ładnie się już nastakowały wszystkie postacie. I zobaczymy tym Ultimateem Master Roshi'ego, zakończymy. Dajcie... 5 minut. Ale tu sami suporci byli. <grymne> Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych darmowych postaciach. Aj, nie zrobił tego dodatkowego ataku. No nie siata, nie razu, niestety. Tyle na dziś, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!